To witam wszystkich. Krzysztof Szarkowicz z firmy Juniper. Chciałbym przedstawić tutaj trochę, opowiedzieć trochę o sieciach 5G. Taka ogólna architektura, co się zmieni, co jest nowego w sieciach 5G. Ja będę to opowiadał głównie z punktu widzenia sieci transportowych, ale oczywiście też opowiem o radiu, ponieważ 5G to jest nowe radio, więc o tym też trochę sobie opowiemy. Taka króciutka agenda, na początku jeden czy dwa slajdy na temat rynku, co się zmienia na temat rynku tutaj w 5G, potem troszeczkę o właśnie radiu 5G, jakie nowe elementy radia są, co jest nowego w 5G, bo tutaj jest dosyć dużo zmian w porównaniu do 4G. Następnie troszeczkę o 5G transporcie, jak te zmiany w radiu mają odzwierciedlenie w zmianach w sieciach transportowych. Troszkę też o network slicingu w transporcie, znowuż nie w radiu, będę się koncentrował na transporcie oraz na temat FMC CAPS, czyli Control User Plane Separation, Fixed Mobile Convergence, czyli po prostu co nowego tutaj w tym kierunku też się dzieje na rynku. Więc króciutko, 5G wchodzi, jak wiemy, w Polsce też już jest 5G, na razie są to dopiero początki, czyli nie ma tak dużo subskrybentów użytkowników używanych 5G. Natomiast 5G będzie cały czas wzrastało, nie da się tego ukryć, ale nie da się też ukryć, że 4G pozostaje z nami jeszcze na długo, długo, czyli przez wiele lat będziemy mieli 4G, czyli po prostu nasze sieci, które projektujemy, sieci transportowe, będą musiały wspierać i jedno, i drugie, i 5G, i 4G. 2G, 3G to już schodzą do lamusa powoli, ale 4G, 5G będzie się utrzymywało jeszcze bardzo długo. 5G to nie jest tylko to, że będziemy mieli jakąś większą przepustowość pasma, czyli nie wiem, z naszych telefonów komórkowych będziemy mogli oglądać wideo w o wiele większej rozdzielczości i tak dalej. Natomiast jest bardzo dużo nowych aplikacji, które wchodzi w 5G. Mówimy tutaj na przykład o autonomous driving, czyli samochody, które komunikują się między sobą i mogą samodzielnie jeździć. Do tego jest potrzebne 5G, ponieważ 5G zapewnia low latency communication tak zwane, czyli komunikacja o małym opóźnieniu, która jest potrzebna właśnie do takich aplikacji. Mówimy też o Industrial 4.0, czyli aplikacje do sterowania firmami, sterowania procesami produkcyjnymi w wielkich firmach. Mówimy tutaj na przykład w Europie Zachodniej, koncerny samochodowe się przyglądają temu, czy też zastosowanie w rolnictwie, smart city, czyli takie ogólnie zastosowanie w mieście i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest bardzo dużo nowych aplikacji po prostu, nie tylko chodzi o zwiększenie przepustowości pasma. No dobrze, to teraz króciutko o radiu. Co się zmienia w radiu, abyśmy mogli te aplikacje używać? Jest parę takich zmian. Pierwsza rzecz, zanim zacznę do radia, to jest takie ogólne, co się zmienia w 5G, więc zmienia się przepustowość pasma, tak już żeśmy wspomnieli. Jeżeli chodzi w porównaniu o 4G, to tutaj mówimy o wzrostach typu 10 razy więcej w porównaniu do 4G. To jest pierwsza rzecz. Druga, zmniejsza się opóźnienie, czyli i radio, i sieci transportowe muszą być tak skonstruowane, żeby można było zapewnić aplikacje, które mają opóźnienie 10 razy mniej, wymagają opóźnienia 10 razy mniejszego w porównaniu do aplikacji w sieciach 4G. Trzecia sprawa to 5G wprowadza o wiele większe możliwość, o wiele większego zagęszczenia użytkowników na kilometr kwadratowy. Tutaj mówimy o takim zagęszczeniu dochodzącym do 1 miliona na kilometr kwadratowy, a to związane jest z tym, że po prostu nie tylko chodzi o użytkowników typowych, czyli ktoś tam z telefonem komórkowym sobie biega po mieście, ale chodzi o to, że wszystkie takie industrial things, czyli wszystkie rzeczy użytkowe typu lodówka, licznik gazu, licznik prądu, licznik wody i tak dalej, będzie podłączone do sieci 5G. Dlatego tych urządzeń na kilometr kwadratowy będzie o wiele więcej, czyli ta technologia musi zapewnić taką gęstość. No i oczywiście chodzi też o czwartą rzecz, czyli technologia musi pracować dobrze przy wielkich prędkościach, wyższych prędkościach, czyli jak ktoś siedzi w pociągu Intercity Express, który jeździ 300 km na godzinę i chciałby w tym pociągu oglądać sobie wideo na swojej komórce, to też powinno to być możliwe. Tak w 4G takie duże prędkości nie są osiągalne, o 5G mówimy tutaj nawet prędkościach powyżej 500 km na godzinę.
Czyli takie cztery nowe aspekty, jeżeli chodzi o 5G. I co można zrobić? Inne trzy aspekty to są energy savings, czyli po prostu radio musi być tak pracować, żeby nie zużywało dużo energii. Tu chodzi właśnie o te wszystkiego rodzaju liczniki typu woda, gaz i tak dalej, że nigdzie nie można dostarczyć tej energii do tych liczników i to musi działać na baterie. Wchodzi też wirtualizacja, czyli elementy, które do tej pory w sieciach 4G były zaimplementowane na dedykowanym hardwareze typu baseband unit, czyli stacje bazowe na przykład, są teraz rozpraszane oraz wirtualizowane, czyli jakiś tam software na normalnych serwerach intelowych w centrach danych, który te funkcje realizuje. Jeżeli chodzi o use case, to właśnie mamy EMBB, Enhanced Mobile Broadband, czyli taki typowy internet access przez komórkę, sieci prywatne 5G, czyli na przykład na jakimś stadionie, czy w jakimś hotelu, w tego typu rzeczach, czy na statku na przykład wycieczkowym, jakimś dużym, może sieć prywatna 5G, Vehicle to Anything, czyli komunikacja taka między samochodami, no i Smart City, Healthcare i tak dalej, nowe aplikacje wchodzą. Co się zmienia w radiu, żeby te aplikacje można było zaimplementować? Więc pierwsza rzecz to jest taka, że z danej częstotliwości chcemy wycisnąć jak najwięcej bitów, okay? W porównaniu do 4G. Czyli mamy tak zwany Massive MIMO, MIMO Multiple Input Multiple Output, czyli takie wiele anten pracujących na danej częstotliwości. Beamforming, czyli wysyłamy te sygnały w określonym kierunku. Na przykład w 4G mówimy o trzech sektorach w stacji bazowej. Tutaj mówimy o więcej, sześciu sektorach nawet. Carrier aggregation, czyli agregujemy różne kanały do jednego kanału, żeby zwiększyć przepustowość. I higher order modulation, czyli modulacja sygnału sama w sobie jest bardziej zaawansowana. To jest wszystko po to, żeby z danego jednego herca częstotliwości radiowej wycisnąć jak najwięcej bitów, żeby zwiększyć przepustowość. Druga sprawa to jest taka, że spektrum, które stoi do dyspozycji dla sieci 5G jest różne, czyli mówimy o tych spektrach małych SAP 6 GHz, czyli poniżej 6 GHz, które są na chwilę obecną używane w sieciach 2G, 3G, 4G. One mogą być już używane w sieciach 5G. Oraz mówimy o kompletnie nowym spektrum high band powyżej 24 GHz. Zazwyczaj to jest w okolicy 30 paru GHz, które też może być używane do sieci 5G. Z tym spektrum jest związane też przepustowość pasma, bo im większa częstotliwość spektrum, tym więcej można wycisnąć z bitów z takiego pasma, bo tam można wykroić sobie większe kanały. Na przykład w spektrum takim 24-30-paru gigahercowym jeden kanał może mieć 400 MHz i oczywiście jak mamy 400 MHz, to z tych 400 MHz możemy wycisnąć o wiele więcej bitów. Natomiast w takim paśmie niższym, kilka gigaherców, tam są kanały wielkości typu 10-20 MHz. No i oczywiście z 10-20 MHz wyciskamy o wiele mniej bitów. I następna taka sprawa, która się zmienia w radiu, to jest układ ramek, czyli można robić tak zwaną preempcję, że jeżeli mamy do wysłania jakieś komunikacje, które wymaga low latency, nie musimy czekać, aż ta ramka cała została poprzednio wysłana, tylko po prostu wciskamy, przerywamy i wciskamy takie dodatkowe informacje. To jest specjalne zrobione dla ULCC, Ultra Reliable Low Latency Communication. No i spektrum sharing, czyli można spektrum sharing robić między 4G a 5G, to samo spektrum używając i tak dalej. To wszystko jest po to, żeby dla dwóch rzeczy, zwiększyć przepustowość pasma, dla kilku rzeczy, zwiększyć przepustowość pasma, gęstość użytkowników na kilometr kwadratowy. Tu chodzi specjalnie na przykład o te duże częstotliwości typu 30 paru gigaherców, tam można więcej upchać użytkowników, ponieważ te duże pasma 30 parę kHz mają bardzo mały zasięg. Tutaj mówimy o zasięgu typu 100 metrów, może 200 metrów, może kilkadziesiąt metrów. Natomiast w niższej częstotliwości mówimy o zasięgu kilku kilometrów, no ale użytkowników na te kilka kilometrów będzie mniej.
Jeżeli chodzi o ewolucję sieci radiowej, to tutaj taki powiem, przedstawiłem proste rysuneczki, czyli mamy na chwilę obecną, typowo jest po lewej stronie, mamy po prostu antenę remote radiohead, czyli antenę typową na górze masztu. Na dole masztu mamy BBU, baseband unit, czyli unit, który zajmuje się procesowaniem tego sygnału cyfrowego z anteny i przetwarzaniem tego sygnału na IP. Ten sygnał IP potem jest wysyłany jako pakiet IP to pakiet core, gdzie się zajmuje obsługą użytkownika. Okay? To jest powiedzmy na chwilę obecną 90% instalacji używa tego modelu. Drugi model, i to się nazywa Vegasio Distributed Model, drugi model jest Centralized RAN, CRAN model, Centralized RAN model. W tym modelu te stacje bazowe, które były na dole masztów, są trochę odsunięte od tych masztów i są w jakiejś bardzo centralnej lokalizacji. Po to się robi, żeby mieć te BBU w jednej lokalizacji, ponieważ wtedy można zaoszczędzić na CAPEX-ie, OPEX-ie, można mieć większe czasy BBU z kartami liniowymi w tym BBU, jeżeli chodzi o na przykład chłodzenie, zasilanie i tak dalej, można to bardziej zoptymalizować. Natomiast tych stacji bazowych BBU nie można za bardzo odsunąć od remote radiohead, czyli od anten, gdyż tutaj chodzi o sygnał cyfrowy. Ten sygnał antenowy jest po prostu cyfryzowany, digitalizowany. Jako sygnał cyfrowy wysyłany do BBU i nie może on być za daleko, jeżeli chodzi o opóźnienia. Tutaj mówimy o opóźnieniach rzędu 100 mikrosekund, może 200 mikrosekund, tego typu opóźnienia i to się przekłada na mniej więcej 10-20 km, dlatego te BBU nie mogą być dalej 10-20 km. Na chwilę obecną takie są zastosowania, około 10% instalacji używa tego modelu drugiego właśnie. Trzeci model to jest rozwinięcie, wirtualizacja modelu drugiego, czyli te BBU, dedykowane platformy hardware'owe są wirtualizowane. Czyli mamy jakieś centra danych w tych lokalizacjach z serwerami zazwyczaj intelowymi. Na tych serwerach odpalamy software, który robi tą obróbkę cyfrową sygnału z anteny. Okay? Czyli to jest virtualized RAN. To na chwilę obecną wchodzi, niektóre firmy mają, ale na razie to jest niewiele. Natomiast czwarty model, ostatni, disaggregated RAN. Tu chodzi o to, że te funkcje BBU, baseband unit, są podzielone na dwie subfunkcje. Jedna jest nazywa centralized unit, druga distributed unit i one mogą być w różnych lokalizacjach sieci. DU musi być tak jak poprzednio BBU, maksymalnie to 10-20 km anteny, natomiast CU już może być bardzo daleko, bo tutaj nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o opóźnienia sygnału. To jest taki właśnie bardziej dokładniejszy rysuneczek, to BBU się rozdziela, tam są takie podfunkcje, RLC, MAC, PDCP i tak dalej. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły za bardzo. Natomiast te funkcje są rozdzielane, można obrócić gdzie indziej. Za każdym razem jest sygnał jest procesowany, to zmniejsza się zapotrzebowanie na pasmo danego sygnału. Nie, tutaj jest taki przykład, to split 8 to jest sygnał bezpośrednio z anteny, można powiedzieć. Jeżeli ten sygnał przeprocesujemy na siódmym, taki split 7 to jest między high physical layer i low physical layer. Są takie funkcje właśnie w BBU określone. Jeżeli przeprocesujemy ten sygnał, to zmniejsza się zapotrzebowanie na pasmo drastycznie. Natomiast jeszcze dalej, czyli między DU a centralized unit, czyli po przeprocesowaniu tego sygnału przez DU, zapotrzebowanie na pasmo znowu się zmniejsza. Nie, mamy tutaj przykład 250 giga na początku było, potem z tego się zrobiło 20 giga, a jeszcze później z tego się robiło się 8 giga. Czyli tak to wygląda w 5G. Także to był taki króciutki wstępik, jeżeli chodzi o radio. Natomiast jeżeli chodzi o transport, co się zmienia, jeżeli chodzi o transport? Podobnie jak w sieciach 4G, transport można podzielić na access, pre-aggregation, aggregation, core. W zależności od wielkości sieci może to być tylko access i core, czy access, aggregation, core. To w zależności od wielkości sieci. Musimy podzielić, ponieważ jedna duża sieć w jednej domenie IGP byłaby za duża w typowych zastosowaniach, więc po prostu dzieli się na mniejsze domeny. Natomiast co wchodzi w 5G, to jest ta pakietyzacja front haulu. Front haul to jest część sieci transportowej między radio unit a distributed unit, czyli między tą anteną, która jest na górze masztu,
a pierwszym elementem radia, czyli tam sieci radiowej, która dokuje obróbki procesu, obróbki cyfrowej sygnału antenowego. Nie? Czyli to może być maksymalnie gdzieś jakieś 10-20 kilometrów. W sieciach 4G ten sygnał cyfrowy też na było rozdzielony między anteną a BBU, też mogą być 10-20 kilometrów. Natomiast w sieciach 4G ten sygnał cyfrowy nie był pakietyzowany do Ethernetu czy IP. To był po prostu taki sygnał TDM, trzeba było mieć dedykowane łącze optyczne albo dedykowany hardware, który obsługiwał po drodze właśnie ten sygnał cyfrowy, ponieważ on nie był ani Ethernetem, ani IP. Natomiast w sieciach 5G ten sygnał cyfrowy jest pakowany albo do Ethernetu, albo do 5G już przez antenę i z anteny jest wysyłany jako pakiety, a jeżeli to są pakiety, to możemy mieć normalną sieć, jakieś switche czy jakieś routery, które te pakiety przesyłają do CU, do DU, Distributed Unit. Czyli to jest taka nowość tutaj właśnie w sieciach 5G. Następnie, ponieważ w sieci transportowej o wiele więcej anten będzie do podłączenia, to jest związane z tym, że nasza sieć transportowa też będzie musiała być większa, czyli więcej portów, więcej routerów w sieci transportowej, czyli musimy skalować. Następna sprawa, jak już wspomniałem poprzednio, te elementy radia są wirtualizowane, czyli nie ma dedykowanego hardware'u, jest wirtualizacja software'u, który trzeba posadzić na jakichś centrach danych. I te centra danych będą w różnych lokalizacjach sieci, czyli będzie dystrybucja telco cloudu, centrów danych, będą blisko akcesu, w preagregacji, agregacji, w korze, bardzo dużo takich centrów danych. Tego w 4G nie ma. W 4G zazwyczaj jest jakieś centrum danych w centrum, w korze, 1, 2, 3 dla redundancji i to jest wszystko, natomiast tutaj będzie dystrybucja centrów danych. Następna sprawa, którą wspomniała, to jest Cloud Run Virtualization, czyli elementy tego RANa są wirtualizowane. Jako że RAN, elementy RANa muszą być dosyć blisko anteny, w miarę blisko anteny, te elementy wirtualizacyjne będą lokalizowane w centrach danych, które są w miarę blisko anteny. Czyli tutaj mamy na przykładzie preagregacja i agregacja. Inna sprawa to jest slicing methodology, czyli musimy slice'ować, podzielić na jakieś planary. To jest też wchodzi nowa sytuacja w 5G. Ja trochę później opowiem więcej w szczegółach, jak to wygląda w sieciach transportowych. Oczywiście mamy slicing nie tylko w sieci transportowej, ale w radiu też, ale moja prezentacja koncentruje się na sieciach transportowych. No i subscriber convergence, czyli mamy do tej pory na chwilę obecną, jeżeli jakiś operator ma użytkowników na przykład na ADSL-u, czy na fiber to the home, czyli fix, użytkowników fix i użytkowników mobilnych, to one na chwilę obecną są obsługiwane przez różne platformy do wystawiania rachunków, różne platformy do obsługi biznesowej i tak dalej, po prostu są oddzielnie wszystko. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby takiego użytkownika zintegrować. Czyli on może mieć akces po prostu fiber to the home, FTTH, albo może mieć akces mobilny, ale jest traktowany jako jeden użytkownik. Też o tym jeszcze wspomnę w większych szczegółach później, bo mam parę slajdów na ten temat. No oczywiście wiele lokacji tych anten, ponieważ tych anten, tych radio unit będzie o wiele więcej w porównaniu do 4G. One będą w większości w lokacjach, które nie są secure, nie są bezpieczne. O wiele większy fokus jest w sieciach 5G na zabezpieczenie takiej sieci. No jeżeli chodzi o ewolucję transportu, na chwilę obecną transport 4G mniej więcej wygląda tak, jak tutaj jest pokazane. Mamy stacje bazowe, które są podłączone zazwyczaj linkami 1G. Access pre-aggregation, aggregation, startujemy z 1G, wchodzimy w preagregacji 10G, potem dochodzimy do 100G, N razy 100G w agregacji i korze. Okay? Jeżeli chodzi o kwestię software'ową, jak i serwisów, używam zazwyczaj layer 3 VPN, layer 2 VPN, jako transport używamy MPLS. Seamless MPLS, jeżeli mamy kilka domen. Czyli to jest taka, na chwilę obecną tak wygląda typowa sieć transportowa. Pierwszy stopień takiej ewolucji to jest przejście do LTE Advanced albo 5G non-standalone. 5G non-standalone to są nowe anteny, anteny 5G, natomiast cała reszta pozostaje stara, czyli Evolved Packet Core i tak dalej, to pozostaje od sieci 4G, tylko są nowe anteny. Tutaj chodzi o to, żeby zwiększyć przepustowość pasma. Nie ma żadnych dodatkowych feature'ów związanych z 5G, czyli
w 5G non-standalone nie możemy low latency communication usług wprowadzić i tak dalej. Chodzi tylko o zwiększenie przepustowości pasma. Także zwiększamy zazwyczaj te stacje bazowe, nowe, InnoDB czy GNOD-B 5G. Mówimy o linkach 10G, które jest podłączone do akcesu. I tak samo cała sieć musi być ewentualnie zwiększona przepustowość z 1G na początku w akcesie do 10G, ale zostaje wszystko po staremu. Natomiast w sieciach 5G wchodzimy w taką nową działkę, jeżeli chodzi o mikrocele. To są te cele, które używają pasma z wysokich częstotliwości. Jak już wspomniałem wcześniej, tutaj mówimy o częstotliwościach rzędu 30 kilku gigaherców. I taka jedna cela ma zasięg bardzo mały. Mówimy tutaj rzędu 100 metrów, 80 metrów, 150 metrów. To jest ten rząd wielkości zasięgu, jeżeli chodzi o taką antenkę. Czyli takich antenek to trzeba nastawiać bardzo dużo. W wielu miastach takie anteny będą właśnie wyglądały tak, jak jest tutaj pokazane. Z lewej strony to jest zdjęcie z Londynu na lampach, czyli takie małe ufolutki są na lampach, co powiedzmy co 100 metrów czy co 50 metrów. Gdzieś tam na dole jest router, który to wszystko zbiera. Z drugiej strony już też mamy pilotażowe wersje w Polsce. To jest zdjęcie z Wilanowa. Też taka stacja bazowa, nawet nie za bardzo ktoś by się domyślił, że tam jest antena schowana nad tym zegarem. Czyli tak to mniej więcej będzie wyglądać. Druga sprawa to jest właśnie ta rozdystrybuowane centra danych. Aby ten software gdzieś postawiać, te centra danych też będą rozdystrybuowane. Tu jest też taki przykładzik, mały obraz, to też jest z Wielkiej Brytanii zdjęcie, ponieważ tam już jest bardziej zaawansowane, BT już bardziej wchodzi w to. Mamy przykład jeden rack w takim centrum danych ze switchami, z jakimiś serwerami, z aplikacjami na tych serwerach do obsługi właśnie sieci mobilnych czy nawet innych użytkowników. No i jeżeli chodzi o sieć transportową, co to zmienia w sieci transportowej? Dochodzi kilka nowych elementów do sieci transportowej, więc oprócz tego, że musimy zwiększyć przepustowość pasma, dochodzi jeszcze właśnie ta dystrybucja centrów danych, czyli centra danych nasze małe, duże, średnie, malutkie, rozsiane po całej sieci. Tutaj w takich dużych sieciach, na przykład w amerykańskich sieciach mówimy o rząd wielkości, to jest centrum danych w korze, mówimy o kilka takich do 10. Potem mamy regionalny taki w agregacji, tam mówimy o setce, około 100 do 100 centrów danych. W preagregacji mówimy mniej więcej o rzędzie wielkości 1000 takich centrów danych. Oraz w akcesie, czyli taki edge, są takie małe centra danych zintegrowane, można powiedzieć, z akcesem. Tu mówimy o rzędu wielkości kilka tysięcy. Tu chodzi o jeden serwer zasadniczo w akcesie. Okay? Więc takie elementy tutaj wchodzą. Drugi element to jest latency, czyli musimy zapewnić tutaj, tak skonstruować naszą sieć transportową, aby zapewnić małe opóźnienia w transporcie. Wchodzą nowe protokoły, jeżeli chodzi o transport, czyli mówimy tutaj segment routing i segment routing traffic engineering o warstwie transportowej, natomiast na warstwie serwisowej mówimy o EVPN, Ethernet VPN do zastosowań zarówno w Layer 2 i w Layer 3. Większy fokus mamy też, jeżeli chodzi o timing latency, ponieważ aby w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości radia 5G, musimy dostarczyć do tych anten bardzo dokładny czas. Tutaj mówimy o rzędzie wielkości kilkadziesiąt nanosekund różnicy między jedną anteną a drugą anteną. To tu jest właśnie taki poglądowy, także mówimy właśnie, jeżeli chodzi o różnicę, o czas dokładności między Grandmasterem, czyli źródłem czasu do anteny, do radio unit, do anteny, czy do distributed unit, czyli nasze dawne BBU, to tutaj nie jest aż takie wygórowane, wyśrubowane. Tutaj mówimy 1,5 mikrosekundy plus minus, czyli różnica 3 mikrosekundy. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę między dwoma antenami, to mówimy tutaj rząd wielkości plus minus 30 kilka nanosekund do 130 nanosekund. W zależności od tego oczywiście, jakie funkcje radia chcemy wyciągnąć z tych anten. Ponieważ od strony radiowej jest zdefiniowanych wiele, wiele funkcji,
Jedną z takich funkcji jest na przykład carrier aggregation, czy jeżeli chcemy dwa kanały zagregować ze sobą, to na miarę dokładne jest w miarę dokładne zapotrzebowanie na czas między dwoma antenami. Inna funkcja, która też wchodzi w sieciach 5G, to mówimy o dokładnej lokalizacji telefonu komórkowego. W zależności od tego, w jaką dokładnością chcemy, dokładność tego czasu musi być większa. Tutaj mówimy mniej więcej, takie ogólna zasada jest, że 5 nanosekund dokładności zapewnia nam 1 metr dokładności w lokalizacji. Czyli jeżeli chcemy zlokalizować urządzenie końcowe z dokładnością do 10 metrów, powiedzmy to jest tyle, co GPS zapewnia, mniej więcej na chwilę obecną publiczny, bo oczywiście militarny USA zapewnia dokładniejszą, to mówimy tutaj o różnicy czasu między dwoma antenami rzędu 50 nanosekund. Okay? Czyli to jest takie nowe zadanie, jeżeli chodzi o sieć transportową. I jak ten front hall, jak już mówiłem, to jest kawałek sieci transportowej między anteną a BBU albo DU, czyli BBU w sieciach 4G, Baseband Unit w sieciach 4G, albo DU Distributed Unit w sieciach 5G. Jeżeli chodzi o sieć 4G, jak już mówiłem, to jest protokół, który nie jest ani internetem, ani IP. Ten protokół nazywa CPRI, Common Public Radio Interface. Więc zasadniczo na chwilę obecną tutaj używa się po prostu ciemnej optyki albo DWDM, PDM. Wchodzi na chwilę obecną, na dniach można powiedzieć, wchodzi nowa możliwość pakietyzacji tego sygnału CPRI. To się nazywa Radio over Ethernet, czyli Radio over Ethernet dostaje sygnał CPRI i pakuje go w ramki ethernetowe. Zasadniczo nic nie dokonuje żadnej obróbki tego sygnału, po prostu pakuje go w ramki ethernetowe, co jest coś w rodzaju TDM over Ethernet, które już znamy od dosyć dawna. I teraz, jeżeli taki sygnał zapakujemy w ramki ethernetowe, to można używać normalne switche ethernetowe, czy też normalne routery i na przykład przerzucić taki sygnał przez EVPN-a do centralnej lokalizacji. My tutaj od strony Junipera mamy w ofercie właśnie routery serii ACX, które się tym mogą zajmować. Natomiast w sieciach 5G mamy nowy sygnał radiowy, który jest generowany przez anteny. Ten sygnał to jest eCPRI, Enhanced CPRI i ten sygnał już jest spakietyzowany. To jest po prostu spakietyzowany sygnał przez antenę. Dzięki temu możemy przesyłać ten sygnał przez sieci ethernetowe czy IP. Są też producenci, właśnie pracują nad tak zwaną funkcją Front Wall Gateway, czyli funkcja, która przyjmuje sygnał CPRI i przerabia ten sygnał CPRI albo na radiowy Ethernet. Radiowy Ethernet, jak mówiłem, nie ma tam żadnego procesowania sygnału, jest też pakietyzacja do Ethernetu, albo przerabia ten sygnał CPRI na eCPRI. Sygnał eCPRI to nie jest tylko pakietyzacja, tam już wstępna obróbka sygnału cyfrowego się odbyła. I dzięki tej wstępnej obróbce sygnału cyfrowego zapotrzebowanie na pasmo zmniejsza się drastycznie. Mówimy mniej więcej o rzędzie wielkości do 4-5 razy mniej w porównaniu do sygnału CPRI. Okay? Czyli takie właśnie funkcje w sieciach transportowych. Jeżeli od strony Junipera, to mamy pełny zakres różnych urządzeń, szczególnie sfokusowane na sieci 5G transportowe, serii ACX7000, nowe urządzenia. Te urządzenia mają class timing C, czyli to jest potrzebne w sieciach 5G. Mówiłem, w sieciach 5G o wiele większa precyzja timingu jest potrzebna. No dobrze, to teraz troszeczkę o network slicingu. Zostało mi jeszcze 15 minut, dobrze. Więc co to jest slicing? Po prostu podzielenie zasobów sieci. Ja się będę koncentrował na slicingu, jeżeli chodzi o sieć transportową. Jak już wspomniałem, jeżeli mówimy o sieciach 5G, tam slicing odbywa się w trzech domenach. Jedna domena to jest sieć radiowa, druga to jest właśnie sieć transportowa, a trzecia domena to jest sieć core'owa, 5G core, czyli chodzi tutaj o centra danych, DMF-y i tak dalej. Ja się skoncentruję tutaj na sieci transportowej. Czyli mamy sieć transportową, i dzielimy zasoby tej sieci transportowej na różne slajsy, żeby zadośćuczynić zadaniom, które trzeba zrobić. Czyli mamy Enhanced Mobile Broadband. Takie slajsy są zdefiniowane przez 3GPP. Enhanced Mobile Broadband, czyli normalny internet access, można powiedzieć, z dużą przepustowością.
Potem mamy Ultra Reliable Low Latency Communication, ILCC. Tutaj chodzi właśnie o komunikację do zastosowań, które wymagają bardzo niskich opóźnień, na przykład Vehicle to Vehicle Communication, czyli taka komunikacja między autami, czy też do niektórych gier, na przykład internetowych. I mamy Massive Internet of Things, to jest taki slajd, który jest definiowany dla wielu, wielu urządzeń, które nie wysyłają za często coś tam, czyli typu liczniki, które tam raportują raz na tydzień, stan licznika, natomiast tych urządzeń jest bardzo dużo. Okay? Czyli takie slajdy są zdefiniowane 3GPP Release 15. Jeżeli chodzi o sieć transportową, jak możemy takie slajsy zaimplementować? Tutaj mamy różne rodzaju jakby implementacji, czy charakterystyk tych slajsów. Czyli pierwsza taka charakterystyka to jest isolation. Musimy mieć jakieś narzędzia do izolacji trafiku, czyli izolacji ruchu różnych slajsów. To nie jest nic nowego, od dawna już to używaliśmy, to są różnego rodzaju VPN-y, Layer 3 VPN, Multicast VPN, nie wiem, VPLS, EVPN, VLANs i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już każdy zna, to jest używane od zawsze, że się tak wyrażę, w sieciach transportowych, to jest nic nowego. Druga charakterystyka takiego slajsu w sieci transportowej to jest topologia. Czyli tutaj mówimy na przykład, musimy sobie wykroić z naszej fizycznej topologii jakąś topologię, która ma low latency, czyli niskie opóźnienia. To jest jeden rodzaj topologii. Drugą topologię, którą musimy sobie wykroić, to jest na przykład topologia dla EMBB, Enhanced Mobile Broadband, która ma dużą przepustowość, czyli tam jakieś high capacity linki o dużych możliwości przepuszczania ruchu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już pewne elementy tego mamy w software, czy były już zaimplementowane, natomiast wchodzą nowe elementy, nowe narzędzia, którymi możemy się posługiwać. Tutaj takie narzędzie wchodzi, które jest Segment Routing Flex Algo, czy Segment Routing Flexible Algorithms, to jest to samo. Segment Routing Traffic Engineering, czy RSVP Traffic Engineering, które już było od dawna. Natomiast w większych sieciach, jeżeli sieci są podzielone na mniejsze domeny, co jest typowym zastosowaniem w sieciach 5G, mówimy tutaj o Seamless Segment Routing z BGP Class Transport i oraz o Express Segment Architecture. Okay. Ja nie będę tutaj wszystkich opowiadał, ponieważ nie mam czasu, to jest tylko 45 minut, dlatego tylko wspomniałem, jakie narzędzia tutaj wchodzą na dniach. Jeżeli chodzi o Juno, te narzędzia właśnie Inter-Domain Slicing Architecture, FlexAlgo, Segment Routing FlexAlgo już jest wspierane w Junosie o 19.4, natomiast Inter-Domain Slicing Architecture będzie wspierane tam w różnych fazach, wchodzi od Junosa 20.4 albo od Junosa 21.1, czyli od końca tego roku albo od pierwszego kwartału przyszłego roku. I trzecią taką charakterystyką slajsu to jest resource reservation, czyli musimy zapewnić, powiedzmy, jakieś pasmo, jakąś przepustowość dla danego slajsu. Tutaj chodzi, mamy kolejki, jakieś bufery w swoich routerach, zasoby na linkach i tak dalej, to musimy to zapewnić. Tutaj my też pracujemy właśnie takim rozwiązaniem, które nazywamy link slicing, czyli po prostu selekcja ruchu przychodzącego do różnych slajsów i potem ograniczenia czy zapewnienia pewnej gwarancji dla tych slajsów. Jeżeli właśnie te slajsy w sieciach 5G end-to-end stawię, w sieci radiowej, czyli Radio Network RN, slajsy są definiowane przez SST i SD, czyli Slice Selection Type i Slice Differentiator. Te SST, SD jest mapowane, zazwyczaj to się odbywa mapowaniem przez VLAN, czyli VLAN Handover, czyli ruch przychodzi na określonych VLANach i te VLANy są wstawiane do określonych VPN-ów sieci transportowej i te VPN-y potem są mapowane do różnych ścieżek. Może być ścieżki dla EMBB, to mogą być ścieżki RSVP, SRTE albo FlexAlgo. Inne ścieżki są zestawione dla ULCC, czyli Ultra Reliable Low Latency Communication itd., itd. Oraz na tych ścieżkach są powstawiane jakieś gwarancje. To też nie musi być 1:1 mapping między ścieżką a gwarancjami, czyli kilka ścieżek może mieć tą samą gwarancję itd. W sieciach core'owych, czyli jeżeli chodzi o packet core, next generation packet core, tam slice jest identyfikowany przez NSI, Network Slice Identifier. I tu chodzi mniej więcej o to, że różne funkcje wirtualne w centrach danych mają przypisane zasoby w centrach danych, dlatego
jeden slice nie może zjeść zasobów drugiego slice'a. Jeżeli chodzi o przysyłanie ruchu takiego właśnie z centrów danych, tutaj mamy dwa centra danych, jeden w preagregation, Telco Cloud w preagregacji, drugi Telco Cloud jest gdzieś w korze, czyli bardziej w regionie. Zasoby w centrum danych są przydzielane przez country controller, czyli taki jest taki kontroler, jeżeli chodzi o centrum danych, zarządzania zasobami w centrach danych. Jeżeli te VM, czyli virtual maszyny, wysyłają ruch, który musi być wysłany przez sieć transportową, ten ruch może być zamapowany, mapujemy ten ruch do odpowiednich slice'ów sieci transportowej. To mapowanie na chwilę obecną odbywa się automatycznie, może się odbywać automatycznie, znaczy możemy ręcznie, na podstawie community, color extended community. Jest taka color extended community zdefiniowania, to jest właśnie służy do tego, aby automatycznie zamapować ruch przychodzący z prefiksu, który jest zakolorowany jakimś color extended community do ścieżki, może być to ścieżka SRT, na przykład segment routing traffic engineering, ale może być też ścieżka FlexAngle czy RSVP, która też jest zakolorowana tym samym kolorem i dzięki temu ruch jest automatycznie mapowany. Okay? Te kolory, te community, color extended community jest wstawiany przez control controller, czyli orchestrator Telco Cloudu. Natomiast w sieci transportowej mamy Northstar, który jest takim kontrolerem sieci transportowej. Te kolory mogą być definiowane przez taki orkiestrator. I jeszcze króciutko ostatnie, mamy 8 minut, to akurat zdążymy. Juniper Fixed Mobile Convergence CAPS, czyli Control User Plane Separation, co tutaj się zmienia. Więc zasadniczo, jeżeli patrzymy na ewolucję w sieciach mobilnych, startujemy od sieci 4G, tutaj po lewej stronie mamy S-Gateway, P-Gateway. To S-Gateway, P-Gateway to obsługuje, chodzi control plane i user plane jest obsługiwany przez jeden rodzaj urządzenia właśnie. W sieciach LTE Advanced, 5G, 4G Plus czy LTE Advanced znany, S-Gateway i P-Gateway są rozdzielane funkcje control plane i oddzielana funkcja user plane. Dlaczego to robimy? Dlatego, ponieważ te funkcje skalują w całkiem inny sposób. Control plane, skalowalność control plane zależy od tego, ile sesji dana funkcja czy dane urządzenie musi obsłużyć. Czyli im więcej sesji, tym więcej resursów jest potrzebne do obsłużenia tej funkcji. Natomiast user plane, zasadniczo skalowalność tutaj chodzi o ruch, o ilość ruchu. Czyli na przykład jeżeli mam bardzo dużo sesji, które używają bardzo mało ruchu, to jest typowe zastosowanie w sieciach 5G, jak już wspomniałem, typu licznik energii elektrycznej, licznik gazu, licznik wody itd., itd. Takich urządzeń może być cała masa, natomiast one nie generują żadnego trafiku, żadnego ruchu. Tam minimalny ruch jakiś generują. Czyli dla takiego zastosowania musimy mieć rozbudowany control plane, natomiast user plane może być jakiś tam malutki, bo ruchu nie mamy za bardzo dużego. Od drugiej strony, jeżeli mamy użytkowników, którzy co chwilę oglądają sobie wideo przez telefon, to nawet kilku takich użytkowników, powiedzmy 10 takich użytkowników, może nam wygenerować tyle samo ruchu, co 1 milion liczników. Czyli tutaj skalowalność, czy dla takich użytkowników skalowalność control plane nie musi być taka duża, bo mówimy to o obsłudze małej ilości sesji, natomiast user plane musi być rozbudowane. Czyli po prostu tutaj control plane, user plane skaluje w inny sposób. To samo widzimy w fixed subscriber, czyli w takich DSLAM czy hybrid to the home. Tam jest BNG. BNG też jest rozdzielane na control plane, user plane i tu chodzi o tą samą skalowalność typu. Natomiast w sieciach 5G, tu chodzi o release 16, 3GPP release 16, ta sieć wireless i wireline jest konwergowana do jednej sieci 5G, która obsługuje dwa rodzaje użytkowników i fix i mobile użytkowników. To jest obsługiwane przez Access Gateway Function, AGF i User Plane Function jest dokładnie ten sam dla dwóch rodzajów użytkowników. Okay, czyli w sieciach 5G mówimy tutaj o nowych zastosowaniach, Fix Wireless Access. Tutaj jest w takich miejscach, gdzie nie można wyciągnąć internetu,
czyli kabla, można właśnie zrobić fixed wireless access, czyli mamy internet domowy poprzez sieć komórkową, sieć mobilną, enhanced mobile broadband, to zwiększenie przepustowości w porównaniu do sieci 4G, private enterprise networks, czyli takie prywatne sieci 5G, jak już mówiłem, tutaj chodzi o prywatnych sieci 5G, na przykład na statku wycieczkowym, w fabryce jakiejś. Słucham? I wireless convergence, czyli to, co było przed chwilą pokazane, że mamy i użytkowników mobilnych, i użytkowników fix obsługiwanych przez tę samą infrastrukturę. Jeżeli chodzi o Junipera, co my mamy tutaj do powiedzenia? BNG, czyli Fixed Wireless Access funkcja jest już dostępna od pierwszego kwartału, czyli będzie dostępna od pierwszego połowy 2020 roku, czyli jest już dostępna, już mamy drugą połowę 2020 roku. 4G SA Gateway, czyli połączenie B Gateway i S Gateway w jedno, ale z oddzielnym User Control Plane. Mamy dostępne od drugiej połowy 2020 roku, czyli jeszcze od grudnia tego roku będzie dostępne za kilka miesięcy. 5G User Plane Function podstawowe od pierwszej połowy 2021 roku i 5G Access Gateway Function, czyli połączenie użytkowników fix, użytkowników mobilnych druga połowa 2021 roku. To wszystko jest na urządzeniach serii MX Junipera. I te funkcje będą zaimplementowane właśnie na różnych, czy już niektóre są zaimplementowane, niektóre będą zaimplementowane na różnych routerach MX Junipera. No i to by było tak króciutko właśnie z mojej strony, czyli tu żeśmy opowiedzieli sobie Juniper Transport, króciutko Telco Cloud Solution, króciutko też o Juniper FMC and CAPS portfolio. Co tutaj mamy do zaoferowania i co się zmienia, co jest nowego właśnie w tych sieciach transportowych. Także z mojej strony dziękuję bardzo i chciałbym oddać głos do studia.